Witam. Dzisiaj przedstawię Wam wszystko o obronie absolutnej w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy bronić się nie muszą, bo nikt nie śmie ich tknąć. Obroną absolutną nazywamy techniki, które są uważane za prawie niemożliwe do przebicia i takich technik trochę jest. Zanim jednak napiszecie w komentarzach, że tej i tej osobie udało się jednak przebić przez tę obronę, to pamiętajcie, że termin ten jest najczęściej prawdziwy tylko wtedy, gdy widzimy go po raz pierwszy, dlatego że w Naruto już jest tak, że każdy nagle się wzmacnia niebotycznie z arku na ark, no prawie każdy, a więc to co było kiedyś już jest opluwane, nieważne i lepiej w ogóle zapomnieć, że coś takiego było. Tak mniej więcej przedstawia się sposób myślenia Kishimoto podczas tworzenia Naruto. To teraz przechodzimy do technik w kolejności, w której zobaczyliśmy je w anime. Jest to obrona z piasku Gary, którą zapewnia mu miłość jego matki, a konkretnie jej dusza. Dzięki niej Gara jest chroniony bez względu na to, czy chce, czy nie. Piasek sam go broni, a nawet atakuje, jeśli życie Shinobi Sun jest zagrożone. Jest to o tyle mocne, że Gara nie może zranić nawet samego siebie i z racji, że ta tarcza jest automatyczna, to może działać w nieskończoność. Ponieważ piasek wsiąkł w czakrę Gary, ma ona bardzo szybki czas reakcji, który jest niemożliwy do przeskoczenia przez większość shinobi. Znajdą się oczywiście takie jednostki, które są w stanie tego dokonać, no ale przynajmniej w pierwszym Naruto nie było ich zbyt wiele, co doprowadziło do tego, że Gara przez 12 lat nie doznał żadnych fizycznych obrażeń. Jednak to nie tak, że działa ona dobrze tylko w pierwszym Naruto, ponieważ piasek chronił go przez długi czas w walce z Deidarą i jego wybuchową gliną, czy nawet Amaterasu Sasuke, więc jest to ciągle imponująca obrona. Piasek niewiarygodny godnie dobrze radzi sobie z pochłanianiem impetu ataku, więc często nawet bardzo szybkie pociski nie są w stanie się przez niego przebić. Ogólnie tarcza ta ma w sumie dwa znane tryby, automatyczny oraz automatyczny z pewną kontrolą. Tak jak tarcza ta ciągle go chroni niezależnie, ale może jej użyć dla dodatkowej obrony. Tak jak to zrobił w walce z Sasuke, gdzie otoczył się piaskiem i obserwował wszystko z zewnątrz trzecim okiem, czy podczas walki z ojcem, gdzie pokazano nam jego matkę z piasku, która go chroniła. Jest to technika Hidden Shonu klanu Hyuga, której mogą się nauczyć tylko oni lub spadkobiercy klanu. Na przykład Neji Hyuga, pomimo że nie należał do Shonu, był w stanie samodzielnie się tego nauczyć poprzez zwykłą obserwację. Technika ta polega na tym, że użytkownik chwilę przed atakiem emituje czakrę Tenketsu swego ciała, aby zablokować cios. Następnie taki osobnik szybko wiruje, odpychając ataki i wszystko w pobliżu tak długo jak się kręci, a nawet czym większa siła takiego ataku, tym potężniejsze odepchnięcie. Technika ta ma głównie za zadanie zrekompensować martwe pole Byakugana i jest to na tyle skuteczne, że Tenten uważa to jako obronę absolutną, lepszą niż tarcza Gary. Well, Tenten nie jest najlepszym źródłem informacji, ale rzeczywiście jest to obrona absolutna w rozumieniu Naruto, choć nie powiedziałbym, że jest lepsza od piasku Gary. Także zasięg i moc tego jutsu jest zależna od umiejętności użytkownika, tak jak Neji jest w stanie zrobić to w pierwszym Naruto na bardzo krótki dystans, ale już Hayashi był zdolny pokonać Shinobi Suny na kilka metrów, tworząc przy tym krater. Jedynym skutecznym sposobem na to jutsu jest zatrzymanie użytkownika, aby ten przestał się kręcić, co jak możecie się domyślać, nie jest takie proste. Z takich ciekawostek, w anime, choć tylko w filerze, zostało powiedziane, że ta technika osiąga prędkość co najmniej 1200 km na godzinę i jeśli przeciwnik jest w stanie przekroczyć tą prędkość, może przełamać też obronę. Jest to technika, dzięki której użytkownik może przywołać dużą bramę, która wygląda dość przerażająco i ma demoniczną twarz. Brama ta jest szczelnie zamknięta i solidnie zbudowana, co powoduje, że większość fizycznych ataków się po prostu przez nią nie przebije. Dodatkowo, czym mocniejszy atak przeciwnika, tym więcej obrażeń zada sobie samemu, jeśli nie uda mu się spenetrować bramy. Sakon i Ukon nawet pochwalili Kibe i Akamaru za to, że udało im się tą bramę wgnieść. Istnieją także jeszcze dwa warianty tej
tej techniki i pierwszą z nich jest przywołanie trzech takich bram, gdzie pierwsza brama czerwona przyjmuje na siebie atak, druga zielona zmniejsza jego siłę, a trzecia niebieska rozprasza ciśnienie, powodując, że atak staje się mało albo kompletnie nieefektywny. Drugim wariantem jest przywołanie pięciu bram, które można rozłożyć według woli użytkownika, co pozwoliło Hashiramie zmienić trajektorię potężnej Birudamy Madary. Jest to kolejna technika obronna Gary, tym razem ta kontrolowana przez niego. Używając swojej czakry zbiera on najgęstsze materiały w glebie, kompresuje ich rozmiar i miesza je ze sobą. Piasek, który powstaje z tych minerałów, formuje się w tarczę umieszczoną przed Garą, która z wyglądu przypomina małą wersję Shukaku. Tarcza ta z racji, że została wykonana z drobiazgową starannością, jest niezwykle trudna do penetracji. Zresztą przekonał się o tym Kimimaro, który próbował przebić się przez nią swoją bronią z kości, która po prostu popękała. Tym razem mamy ponownie technikę Hidden Klanu Hyuga, którą pokazała nam Hinata, a właściwie ją stworzyła. Jest ona filerowa, ale całkiem ciekawa. Poza ofensywnymi możliwościami, które nas nie interesują w tym zestawieniu, mamy defensywny aspekt, który polega na emitowaniu strumieni czakry z dłoni Hinaty, które są uformowane w większe, silniejsze i bardziej elastyczne ostrza czakry niż w przypadku ofensywnego zastosowania i rozciągają się one na cały zasięg jej ataku, tworząc przy tym barykadę pomiędzy nią a przeciwnikami, która działa zarówno na większe, jak i mniejsze cele. I jest to podobne do Hakesho Kaiten, choć wydaje się być efektywniejsze i aż szkoda, że jest filerowe. Kolejną obroną absolutną, choć w sumie już ostatnią znaną z anime, jest właśnie Susanoo. Nie chcę się za bardzo powtarzać, ponieważ w odcinku wszystko o Susanoo już o tym mówiłem, dlatego puszczę wam po prostu fragment tamtego filmiku. I chociaż Susanoo to z jednej strony potężna obrona, tak ten awatar jest w stanie rozróżnić, jakie ataki blokować, a jakie nie. W ten sposób użytkownik, który znajduje się w Susanoo, może nadal wykonywać różne jutsu, które przebiją się przez awatar bez żadnego problemu. Podobnie jest z wpuszczeniem kogoś do środka Susanoo, jeśli użytkownik na to pozwoli, to może się tak stać. W ten sam sposób użytkownik awatara może zdecydować o opuszczeniu struktury ochronnej Susanoo. W takim wypadku może to zostać wykorzystane przeciwko nim, tak jak tutaj Gara wyciągnął Madarę za pomocą piasku, na którym on stał. Susanoo nie sięgało pod ziemię, więc jednocześnie był to wtedy jego słaby punkt. Oczywiście jak ze wszystkim można kontrolować Susanoo lepiej lub gorzej. I tak przykładowo czwarty Raikage był w stanie złamać żebra awatarowi Sasuke, ale nie był w stanie tego powtórzyć z awatarem Madary. Dopiero w połączeniu z Tsunade, która posiadała większą siłę, udało się rozwalić podstawową wersję Susanoo Madary. Ogólnie jeśli w ten sposób awatar zostanie uszkodzony, to już się nie regeneruje. Można go naprawić jedynie przechodząc następny etap, albo całkowicie rozproszyć awatar i stworzyć go na nowo. Dodatkowo Susanoo może się bronić jedynie przed atakami fizycznymi, więc ciągle jest podatny na ataki wizualne czy słuchowe. No i tak jak już mówiłem, gdy awatar użytkownika nie posiada nóg, to jest podatny na ataki od dołu. Jest to już ostatnia obrona absolutna znana z Naruto, jednakże została przedstawiona jedynie w nowelce. W skrócie, użytkownik wykorzystuje uwolnienie błyskawicy do zaabsorbowania żelaznego piasku wokół siebie i powiększa ciało do rozmiarów olbrzyma. To tyle. Są także inne obrony, które moglibyśmy uznać za absolutne, jednak nie zostały tak nazwane w serii. Są to na przykład Raiton Chakura Modo, dzięki której błyskawica chroni użytkownika przed większością ataków i Sasuke był w stanie zaledwie tylko trochę się przez nią przebić. Kongo Roheki, czyli technika Enmy, która zmienia się w kij otwartości adamantynu, a następnie klonuje się, by stworzyć więzienie, przez które przeciwnik w zasadzie nie jest w stanie się przebić. Kule poszukujące prawdy, którymi to użytkownik może się ochronić i tylko absurdalnie potężny taijutsu lub senjutsu może się przez nie przebić. Shinra Tensei pozwalająca użytkownikowi stworzyć odpychającą siłę, która tak jak nazwa wskazuje, jest w stanie odepchnąć praktycznie wszystko w pobliżu, a nawet może rozwiać Amaterasu. No i Kamui, które przy odpowiednim zastosowaniu wręcz chroni użytkownika w 100% przed otrzymaniem obrażeń, choć tak jak w każdej technice tutaj przedstawionej jest jakiś mankament, a konkretnie czas trwania tego Kamui, no ale nadal jest to jak dla mnie obrona absolutna.
I zdaje mi się, że to już wszystko, ale jeśli pamiętacie jeszcze jakieś obrony, które nie zostały nazwane absolutnymi, ale za takie je byście uznali, to dajcie znać w komentarzach, bo w przyszłości zamierzam stworzyć ranking takich obron. I to już by było na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!